Witam serdecznie w gościnnych progach Szkoły Podstawowej nr 173 imienia pierwszej Dywizji Kościuszkowskiej w Łodzi. Witam wszystkich tutaj obecnych ze świata polityki, władz wojewódzkich, miejskich, świata służb mundurowych, oświaty, rodziców, uczniów i wszystkich naszych sympatyków. Witamy bardzo, bardzo serdecznie porucznika Jana Onoszko, naszego przyjaciela, kombatanta, uczestnika bitwy pod Lenino, bardzo serdecznie. Pułkownika Józefa Suchodolskiego, żołnierza pierwszej Armii Wojska Polskiego, kawalera Krzyża Wyzwolenia. Podpułkownika Ryszarda Dąbrowskiego, żołnierza drugiej Armii Wojska Polskiego. Porucznika Kazimierza Drębkowskiego, sekretarza Wojewódzkiej Rady do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Pana Stanisława Jurkina, prezesa Związku Sybiraków Oddział w Łodzi. Bardzo serdecznie witam panią wojewodę Jolantę Chełmińską. Pana marszałka został zastępnie. Uroczystość jak uroczystość, więc jest ku uroczystości dla niej na tego. Jestem zadowolony z tego tytułu, że pamiętają o żołnierzach pierwszej Armii Wojska Polskiego. Pamiętają o tych, którzy brali udział w tej wielkiej bitwie. Bitwa po raz pierwszy w dziejach ludzkości nastąpił zwrot, że żołnierz polski był żołnierzem, że u jego stóp legł największy nieprzyjaciel naszego społeczeństwa, a przede wszystkim Rzeczypospolitej Polskiej. Polska zawsze jest tym krajem, który w jakiś sposób przeszkadza. Przeszkadza właśnie w tym środeczku Europy i zawsze była pokrzywdzona. Ale po raz pierwszy w dziejach ludzkości sztandar, flaga polska zawisła na murach Berlina. A żołnierz buczny Niemiec padł u stóp żołnierza Wojska Polskiego. Dziękuję. Cieszę się, że państwo przyjęli nasze zaproszenie i razem z nami będą uczestniczyć w wyjątkowej i niepowtarzalnej uroczystości odsłonięcia pamiątkowej tablicy poświęconej bohaterskim żołnierzom pierwszej Dywizji Kościuszkowskiej. Chciałabym się podzielić chwilą refleksji. Bezpośredni udział w takich uroczystościach, jak ta dzisiejsza i ta wczorajsza na cmentarzu wojskowym, sprawia, że czuje się powiew historii, dreszcz emocji, wzruszenie, prawdziwą więź, ogromny szacunek i podziw dla tych, którzy walczyli o wolną Polskę. Walczyli o nią dla nas. Jestem wdzięczna za możliwość przeżywania takich uczuć i emocji. I poproszę naszych gości honorowych, panią wojewodę i pana marszałka, pana Onoszko, i nie ma pana Wasilewskiego, o odsłonięcie tej tablicy. Pierwszej Dywizji Tadeusza Kościuszki Sybirakom, bohaterom walk z wojskami niemieckimi. Jest mi bardzo miło, że w dniu dzisiejszym, 11 października 2013 roku, mogę w imieniu pana starosty tomaszowskiego Piotra Kagankiewicza uczestniczyć w tak zacnym gronie u boku pana pułkownika Józefa Suchodolskiego z okazji, właściwie dwóch okazji, w Szkole Podstawowej nr 173 w Łodzi,
z okazji 70. rocznicy bitwy pod Lenino. 12-13 października 1943 rok. To bardzo ważna data dla pierwszej dywizji imienia Tadeusza Kościuszki. Żołnierzy, którzy nie w pełni byli uzbrojeni, nie w pełni do końca przygotowani pod kątem nawet i wyszkolenia. Ale ich walka, ich zaangażowanie, heroizm udowodnił, że można po prostu i takie sytuacje na polu walki z przeciwnikiem sobie jakoś poradzić. Drugi element to odsłonięcie tablicy pamiątkowej, upamiętniając bohaterstwo tamtych żołnierzy. Wracając do poprzedniej wypowiedzi, właściwie to był chrzest bojowy tej pierwszej dywizji. Myślę, że krwawy bój, to co powiedziałem, że nierówne szanse, jeżeli chodzi o statystyki, to należy zauważyć, że po stronie niemieckiej zostało zabitych z moich danych, które gdzieś w źródłach czytałem, około 1800 żołnierzy niemieckich. Wiem, że około 350 dostało się do niewoli radzieckiej. Po stronie polskiej 510 żołnierzy zginęło, prawie 1700 rannych i bardzo ważna rzecz, 650 osób, które zostały zaginione. Nie wiadomo, jaki ich los spotkał. Ta cała dzisiejsza uroczystość jest pewną wymową. Myślę, że koleje zawirowań dziejowych dają do myślenia i różnie mówiono o bohaterstwie żołnierzy pierwszej dywizji. Ja jestem osobiście przekonany, że stanowią oni wzór bezgranicznego oddania ojczyźnie. Dzisiaj byliśmy świadkiem dwóch żywych lekcji historii. Mieliśmy osobę, która uczestniczyła w bitwie pod Lenino. Jeżeli dobrze zapamiętałem, to był porucznik Onyszko, który zdecydowanie tutaj i bardzo trzeźwo mówił, że pamięta tamte wydarzenia. A druga postać, pan generał dywizji, który już służył wojsku polskim, wojsku ludowym i opowiadał o swoich misjach pokojowych pod banderą ONZ. Dziękuję bardzo. Natomiast jeszcze na koniec w imieniu pana starosty, tej placówce, pani dyrektor, całej społeczności uczniowskiej życzymy tak wiele sukcesów jak do tej pory. Pobłogosławne tablice i sprawa we wszyscy, których ten znak jednoczy, stali się wspólnotą pokoju i stałej gotowości do niesienia pomocy innym. Udziel pomocy wszystkim, którzy Cię wzywają i zachowaj ich od wszelkich niebezpieczeństw. Prosimy Cię o to przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Polski pamięć o ideach wolnościowych, niepodległościowych, o związanych z tym bitwach, poświęceniu krwi jest szczególnie istotna i obecna. Dzisiaj oddajemy hołd tym, którzy przelali krew za Polskę, którzy ginęli z tą myślą, że walczą o wolną, niepodległą,
o Polskę, do której chcą wrócić. To było bohaterskie wydarzenie sprzed 70 lat. Ja przypomnę nie tylko ten krwawy wątek Polski, bo 25% stanu pierwszej dywizji poległo pod Lenino, ale przypomnę o tym, że przełamano wtedy front niemiecki, że zginęło 1500 żołnierzy niemieckich i była to bitwa, która była przykładem bohaterstwa i poświęcenia. Od 4 lat prowadzimy, wspieramy sprawy kombatantów, współpracujemy ze środowiskiem. Chcielibyśmy w tym miejscu uhonorować wszystkich, którzy zgodnie współpracując przywracają i utrzymują pamięć o naszej historii. To olbrzymia satysfakcja też, że dzieje się to w tym miejscu, na dziedzińcu szkoły, w obecności młodzieży i jedno z tych oczekiwań o przekazywaniu wiedzy i historii młodym ludziom dziś spełniamy. Chciałem jeszcze powiedzieć uczniom szkoły, którzy tu są dziś z nami, że to wydarzenie zostanie na pewno w ich pamięci, bo ja sobie dokładnie przypominam sprzed wielu lat wydarzenie ze szkoły podstawowej, która miała patrona imię pierwszej armii. I pamiętam ten dzień, kiedy delegacja żołnierzy z kombatantami przywiozła do szkoły kapsułę z ziemią spod Lenina. To było ważne szkolne wydarzenie i myślę, że to będzie dla Was równie ważne wydarzenie.